Cześć, tu Michał, dzisiaj mam Miki. Cześć, witajcie. Cześć, cześć. I dzisiaj jesteśmy na Osinie V3. I jest ucz 1224. Jest zator 7245. Tu z kosiarką osypowo, znaczy jakoś tak. To jest kosiarka Kuna. No, taka ten, listwówka. I tutaj mam Dobrze. przecząsarkę Fara, Deutsch Fara. Dwuurs 1224 i Samasza kosiarka. Siewnik Majawica czterorzędowy do kukurydzy, zgrabiarka Sipa, Amazona, siewnik, Boże, jaką mam czkawkę, stolatur, widły i łyżka, beczka na wodę tutaj. Tutaj BSS przyczepa taka i autosanka przyczepka. Tutaj kro... No nie no, masakra. Krone Optima, rozrzutnik i beczka pomoc hojnia. Agregat uprawowy. Unia Tour. 120, pięcioskibowa. A, jednak w prawo. Forsheet Pug 3-skibowy pod zatorka. I Forsheet, powiedzcie mi, o Jezu, talerzówka z branami i Bizon 056. No, taki ładny amerykański. Czekaj, no. Polski znaczy się oczywiście, żeby tam ktoś nie pisał w komentarzach, ja wiem. No, jak tam ktoś oglądał Kargura i Pawlaka, czyli samych swoich, to tam wie. Biarski opryskiwacz tam on nie chce mi się otwierać drzwi. Zawieszany tam oczywiście. Unii rozsiewacz Sipma, prasa rolująca, chałupa taka ładna. Tu Mikołaja ścigacz stoi. No i header do Ścigacz. Bizona. No tam koło chałupy. A Czekajcie. ta. Ja się aby wody napiję, bo muszę. Pamiętajcie o nawadnianiu się. No, mu gorące dni. Ogólnie już po... O Jezu, a się wystraszyłem, bo butelka szczelia. Wiatrak mam włączony, jakby było słychać, to sorry. I ten, lecimy dzisiaj właśnie z sianokosami, wczesne lato, więc lecimy, nie śpimy. I ten. No, dwunastka z kosiarką z Samasza. No, po dwunastkę kosiarka trochę nawet można rzec, że mała, ale kupiliśmy w razie W, jak to się mówi, jakby osa się rozsypała. No. Osa to jeszcze tą przeżyje. No ta. A ten, tam poza pole trochę możesz wyjechać, ale tak wiesz, nie za bardzo, nie? No, Żeby no, no. ten. Matko Bosko, jak po dziurach skacze, jak. No, osi Za na dużo V. powietrza napompowałeś. No nie wiem. No, pewnie się powiecie, czemu ta dwunastka obciążnika nie ma z przodu? A dlatego, bo turbo nie jest. Tam, no właśnie. No masakra, nie? No był prezentowany turno, kto uważał, ten widział. I ten. No. Ty to mnie tam dogonisz zaraz. Jezu, jaką mam czkawkę. Hihi. No masakra, nie? A tak to chyba nie miałem, jak gadaliśmy, nie? Nie. No i... Mam czkawka. No, ogólnie u wuja już po żniwach. U Mikiego też, tylko Miki słowem ma do pozbierania. Ta, Wuja ale też. się no, jeszcze do spresowania. No, wuja też. Mój wuja też. Długo w pokosie leży. Normalnie odleży nasz dostaw. Nie? Nie? No kurde, czkawka fest. Ale no, dwunasteczka ładna. Trochę odskocznie od tych wszystkich czerwonych z lampami wewnętrznymi i w ogóle. No, ty, a jak ja mam teraz jechać na czołówę, pojedziemy? No. No Nie, właśnie. bo ja nie pamiętam, jak się łąkę kosi. No ale w sumie tutaj kamieni nie ma, to tak możesz jechać. No dobra, no to najwyżej na czołówkę się trochę pojedzie, tylko tutaj granice są ten. Musisz uważać, bo na Osinie tak są masakrycznie granice zrobione, ja wam mówię, ludzie, nie? No, więc to jest jeden minus właśnie tej mapy. Nie wiem, czy to Didek poprawił właśnie w tej wersji poprawce, bo tej poprawki szczerze mówiąc nie pobrałem. A pobiorę, po nagraniu odcinka musi mi Miki przypomnieć, żebym pobrał. Tak. Przypomnę, ja ci. No i co teraz? No nic, ja tu jeszcze pojadę, taki tu kawałek wyciąć, wiesz? O Boż. No, bo ten, mówię ci, trochę wyjedź za pole. No, wiatraczek włączony, bo... Czekajcie, wolny ktoś, czy mi się wydawało? Chyba mi się wydawało. Dobra. Czekaj chwilę. ZW? Matko Boska. Kawkę moja. Wiadomo kto.
I jak zwykły i tyle. Ochlej taki. No, a jestem, bo tata mnie wołał. Więc akurat odcinek zdążymy nagrać, ja sobie go będę renderował i ten. I potem se mapę pobiorę. Tam granice, Miki, uważaj. I ten, no, na dwie kosiarki to będzie szło. Tam zetorek widzicie, bardzo ładny, też niedawno wyszedł. Nie wiem jak tam z błędami, ale tak to ogólnie nie fajny. No. I teraz tak, żebyśmy Kurde, byli. nie docina w niektórych miejscach tego. No bo granice, wiesz? Matko bosko, jaką moczkawkę, chłop. No, fest. Dobra, dawaj, dawaj. Kiedy? Boże, O tam kurna jak dziura. wymierzył tam koło koła, chyba idealnie przeszło. Widzicie błotniki plastikowe w 12, bo jak kupili ją, to ona w ogóle błotników nie ma. Ile ty z nią jedziesz? 12. Kurde, ja z moją mogę 20. No Dobra. trudno, to zaraz, to jak to zrobimy kółko, to będziesz pierwszy. No, chyba tak będzie trzeba zrobić. O Boże, jak wołał ty. A no, osa w sumie to. No ile ty byś chciał osą jeździć? No nie wiem, no ale to wiecie, no to ma 20 koni To zapotrzebowania. i tak za ten, za szybko jadę. Jakbyś jechał dwa razy tyle, to by miała zapotrzebowania 40, więc. Ale nie no, kosiarka też fajna, tam widzicie animacje takie fajne posiada, właśnie kręcące się z tyłu. Na modhubie oczywiście kosiarka, jakby się ktoś pytał. No, mapa UDITKA tam do pobrania. Ale właśnie tą poprawkę, Miki, było ten. Bo ja będę jechał, wiesz, gdzie, nie? Dzisiaj, wiesz, wtorek to chyba, wiesz, coś wtorek, nie? No, no to ten, to dzisiaj jadę, nie? Zaraz, tylko skończymy nagrywać. No i wrzucę akurat odcinek do renderingu i pobiorę tą wersję, poprawkę, nie? Ty, pa, prawie cię Dobra. jeszcze, jeszcze się prawie wyprzedziłem, nie? A objechałem No tam, tak. a tam objechałem jeszcze z łąką ten kawałek. I Miki, ogólnie patent, nie, na belki, żeby się nie strugiwały, to trzeba je złapać, wiesz? Złapać i mocno ten, tak, dopóki, łapać je, dopóki one nie będą stały, nie? Ty, to może ja cię dasz się wyprzedzić potem? No, zaraz ci dam się wyprzedzić. Dobra, ale oprócz Niki Fed ma ten zetor, nie? Aż wystają trochę poza koła, jak u mnie w 30. No, o taki zetor do tura dobry. Jeden więcej ma. Dobra, no i. Dobra, znowu ten pomad muszę załączyć. Ale szeroko nawet ta kosiarka tnie, nie? No, trochę więcej niż samarz nawet, nie? Dobra. No, łąkę mamy tylko jedną, na, tylko, ale. Też planujemy. O, Gienek, czekaj. Ja na razie sobie tak stanę, bo zdjęcie sobie chcę zrobić. Boże, wjedzie mi w Czekaj, czekaj, o. Dobra, jazda. Ładne zdjątko se waluję. Zrobiłem. Bo Boże, czekaj, bo zapomniałem, że na tempo macie już. Boże, 22 nawet z nią się idzie ten. No druga kosiarka też będzie musiała być samasza. O. No nie mogę, nie no. W następnym odcinku ogólnie są planowane żniwa i zaraz będę musiał sobie. Czkawkę będę sobie musiał mieć. No, mówiłem. Ale naprawdę, no dusi mnie fest, nie wiem czemu. Zaraz bym, najchętniej jakbym nie nagrywał to ten. To bym wstrzymał powietrze na minutę. Ale boję się, że na odcinku zgona zrobię i co. A no, kurde, weź tak mi świruj. Genek, wyprostujesz tutaj? To wyprostuję. No bo taki clean trochę będzie. No. Dobra, to wyprostuję, ja będę jeździł. Będę pojeżdżał, ty, ale pa, jak ja na singlu grałem, grałem na innym save'ie ogólnie, na singlu, i na który właśnie Mikołaj nie mógł łączyć, nie wiemy czemu, na singlu po prostu, no niech ten, no grałem na mniejszych trochę maszynach i jedną kosiarką, to tą łąkę to kosiłem o wiele, wiele dłużej, nie? A no, tak to. Fajno, no dwa ciągniki, no to jednak robiłem. No, jeszcze większe kosiarki są poza tym, nie? Ale fajnie to wygląda na dwa ciągniki łąka. Takiej akcji dawno nie było w sumie. Bo zawsze. Dawno nie było ogólnie się na kosu chyba. Nie wiem, na Warmińsko-Mazurskim może 2 tygodnie temu były. No ale to i tak dawno. Dawno, niedawno. Nie wiem jak na to patrzeć. Tutaj musiałem podnieść. Ogólnie trochę ciemniejszy odcień felg jest niż właśnie korpusu, jak ktoś może zauważył tak uważnie. Jak uważnie sokole oko. Oje. Nie no, no masakra, nie? Musiał wody też zapić, no ale to znowu by też trwało minutę, a
Czas jest cenny, no bo Miki tam Mikiego ciężko jest złapać po prostu teraz. No, dość ciężko, także. Ale teraz jak Miki słomy pozbiera, to będziemy grać. Nie powiedziałbym tego, bo wyjeżdżam. Kiedy? Nie wiem, jak słomę pozbieram i może to rozsieje to wapno i zacznę poderywać, no to może piątek gdzieś tak już pojadę, No sobotę. nie, no Gienek. A to może już wyjazdem, żeby pozbierać baloty. A, no to będziemy gnój wodzić. Boże, dobra, przepóźnimy. No, do 12 kiedyś właśnie będzie w planach turbo założyć. Jeszcze się zobaczę kiedy. Ale mnie to lepiej na tym fotelu od tego, nie? Tej czkawki, jak mi się odbije. Dobra, zdjątko. Kolejne. No tak. No dobra. Hydraulika wydajna w 12. I się tam nie opłaca nawet podnosić. Ja wstrzymuję oddech. A, okej. Tyknie, o, prawie mi się tykli. U nie, jadę do domu. O, Michał, halo, halo, ej. Oddychasz? Zielony się już robi pewnie. Zielony Michał. Jaka trawa. O, już faza fioletowego wchodzi pewnie. No, Jeszcze pewnie jest. może czkawka minie, miejmy nadzieję, się nie odzywałem. Chwilę oddech wstrzymywałem. Boże, ten Tak, tam idzie po zawsze. dziurach, nie? Ja tu po maluśku. No No, po na... maluśku to, jak ja bym po maluśku jechał, to ty mnie wyprzedził. No, ty tam musisz deptać cały czas, bo ja tutaj na trójce jadę, a ten tam gotuje go na pełnej. Bo teraz pod górkę to nie podejdzie, to już. To szkoda, że nie możemy ogólnie po 12 se podpiąć grabiarki czy tam czegoś, bo to tak głupio by wyglądało. Kurde, no właśnie. Może tylko koszenie dzisiaj się zrobi, Miki. Co, jak myślisz? No, bo kurde, teraz to. Albo w sumie, jak chcecie, to możemy się zamienić. Ty sobie pojedziesz za torem. No. I ci podprowadzę ten zgrabiarkę, a weźmę, wiesz. Będę ci podprowadzał po prostu maszyny. Podprowadzą maszyny, ale ten wezmę zetora, pojadę z przecząsarką, a to jest grabiarka, co? No, a ja ci zgrabiarkę podciągnę i wezmę przecząsarkę, i później wezmę presę. No chyba, że tak, ale to no, w sumie można tak zrobić, no. No, bo tak to kurde, daj spokój. Tym No, bo tak. zatorem jak dwa razy byś miał jechać, to. Ale kosiareczki fajnie to wygląda, ta osa fajnie też wygląda. Taka dyskówka, dobra, weź no, daj się tam wyprzedzić na pobocze wek. Nie. O Boże, nie. Światła włączyłem, bo kurde, pały będą jechały, to będzie jakiś przypał. O, tak. A tamten jedzie pierwszy, to nic się nie stanie. Normalnie światła jak w 30, takie zakładaliśmy z przodu. Dobra, dzida, kurwa. Kurde, no Miki, świże ty. Dobra, Nie ma wyprzedzania. światło mogę zgasić. To ty się od razu pod przecząsarkę podepniesz, nie? Ta. A dwunastkę rozepniesz mi potem, nie? A nie będę gasił, bo... No klapka na komin by się przydała, bo często dosyć pod chmurką stoi. Ogólnie to zobaczę, czy u krów trzeba podgarnąć. A na razie nie. Dobra. No, na modzie Seasons ogólnie też gramy, jak tam ktoś nie zauważył. Tutaj mam nadzieję, że tego wiatraka nie będzie słychać, bo się zirytuje. No, zgrabia przecząsarka też taka stara jak ta osa. Dobra, dawaj do tura. Jedź. A te drzwi się nie otwierają na podejście, no nieźle. Dobra, widzicie, zatorek ładny w środku, piękny, ładny, tylko z minus, że nie ma siedzonka. Ale skrzynka jest. O, Ale. skrzynka wszystko wyjaśnia. No, ale na tych błotnikach. No, jakby nie skrzynka, no to by tam drugi usiadł jeszcze. No, zetor ma, według mnie te małe zetory mają najbardziej pojemną kabinę ze wszystkich ciągników.
Nawet w tych nowych się tylu nie wmieści chłopaców starego Zetora dobrego. No, żebyś wiedział. No przecież na Kiszonce jak wtedy Miki woziliśmy, to w trzech jeździliśmy i jeszcze bez dwóch się Jeszcze mieścił. miejsca było. No. Ale cicho, bo jeszcze tu zobaczy, ktoś będzie oglądał, ktoś z policji, to ojej. To A co? A nikt nic nie widział. o, dokładnie. Nie było dokumentowane, więc. Ale trzeba na Kiszonkę w tym roku, jeśli jednak było. No, w tym roku to już pewnie może już będzie prawko to. Ej, właśnie, jak ty byś jej jeszcze odwoził, to już zupełnie było super. Ale pewnie wpierw to bym pojechał do wuja na Kiszonkę, nie? Pomóc mu, bo u wuja teraz ten, on sam nie będzie chciał, tylko sieczkarnia do niego przyjedzie. Łe, co ty gadasz? To Bo MF-em byś ten, chodził. bo mówi, że ma taką kukurydzę, żeby musiał jedynką jeździć. Łoż. A jeszcze ma, wiesz, pryzmę, nie? A tak to musi w koło, by musiał w koło jeszcze poobkaszać, to nie ma, kurde, takich szans, mówi. No. To ty pewno chciałem zobaczyć za siebie, nie? A ten już mnie goni tam, widzę. Dobra, ciul, to zgrabię 12 i tyle. Tylko musisz mi dać objechać dookoła chociaż raz. A to, tym się nie da przecząsać? No właśnie, nie da się, coś no, zepsuło się, coś wtedy nie mogłem przecząsać, nie wiem czemu. Uy, czekajcie chwilę, bo tutaj kurde dziury są jak byk. Ogólnie zetorek, no widzicie, no zetorek fajny, no polecam na razie. O Boże, przejechałem. Nijakich błędów tam nie wykryłem w nim. Miki, wykryłeś w nim jakieś błędy? No tylko szyba tam się tak Tylko dziwnie otwiera. szyba. A tak to nic więcej, radio jest. Dobra. Nawet nie wiem, kto jest autorem tego Zetora, ale wnioskując, że rejestracja nie jest polska, to jakiś Czech pewnie. No, Może raczej ten, co tak. przerabiał 80-kę Katwana. Ale nie no. Fajnie, fajnie. Chciałem ogólnie trochę na mniejszych maszynach zaczynać, ale stwierdziłem, że to lepiej na tych trochę większych i potem, wiecie, szybszy rozwój i te sprawy. No, Bizon jako kombajn to na razie powinien wystarczyć i będzie git. Miki biegi, pamiętasz jak w Ursusie są jeszcze? O, kurde tam. Miki tylko z Zetorem tam, cały czas. No, 15 na godzinę to nawet będzie szło. Trójką można jechać, nie trójką. Ile Zetor ma biegów? Ten będzie miał, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć i 5? zacznę. No, to trójką można jechać. Typa, dwa pokosy na rabę. No. Łąka w jeden dzień będzie zgrabione, przecząsnięte, może jeszcze się sprasuje, ale to się zobaczy. Jutro dzida bizunem w pole. Bierzesz trzy pokosy w sumie. Nie no, dwa. Tu dalej biorę dwa cały czas. A tą. A, tu się kurde przekłada, na którą stronę ma to ten. No właśnie, jak na tą. Na. Jak tak jest, tak jakby ten chyba na prawo, to niby ma przecząsać, a nie przecząsa, nie wiem czemu, nie? Aha. No spróbuj może. Jakby ten, ta folia się przekłada po prostu na drugą stronę i nie jest wysunięta. Nie, czekaj. Zawsze była przecząsać cicho. No przecząsa, Co ty? ale ten nie przecząsa jednak. Aha, no to właśnie, to coś się zbugowało. Bo kiedyś właśnie ona przecząsała i dlatego właśnie jest taka A przecząsa. nie, cicho, ona przecząsa, ale zgrabia na jedną, od razu zgrabia. No to odbugowała się, a tak to nie działało, ty. Tylko tak jakoś kurde ciulowo. No ja wiem jak ona, no tak inaczej po prostu ona zgrabia, nie? A. W drugą stronę. Boże, a tamto zostawił i jedzie tak. No nie, no bo teraz zgrabia i przecząsa, nie? A tamto to nie wiem, co z tym zrobimy. A tamto to potem się zgrabi jeszcze. Ale takie pokosy dosyć duże walni, nie? No, a potem sipmy po co? Podpinamy pod zetora czy pod dwunastkę? Od zetora chyba. No i dwunastką z turem się zaraz podjedzie, że nie będzie trzeba tych balotów łapać nawet. O, i to co nie dojechałeś, to ja pojadę jeszcze ten i. Boże, tym tam też przecząsa, Boże. Wszystko na dwa robione. I przecząsanie, i koszenie. Teraz. O, lulu. Typa, to jak ty wrzucisz pomiędzy dwa pokosy, to ja i tak czy siak to przecząsam jeszcze raz. I potem to tylko kwestia zgrabienia, nie? Bekowe. Ale to się ogarnie. A tam jechałeś? A nie, bo ja tam jechałem chyba, ja to wziąłem chyba na raz wszystko tam. Wziąłem? A nie, tutaj trochę A zostało. może to się nie opłaca, że ja to przecząsam?
No trochę się może nie opyla, nie? O Ale... Boże, jaką tu kupę wysrałem. No, bo jak nie ma gdzie wysypać, to potem na końcu wysypię. No, ej, to Gienek przełącz po prostu na odgrabianie i poodgrabiaj to, co od miedzy, co ja przeten. I żeby to scalić w jeden pokos z tymi, z tym, co ty tak jakby przecząsałeś. Czaisz? No. No dobra. Ty, a komputer czy się skurzy? Boże, ile kurzu było. No ja też bym musiał, bo trochę stał, to pewno kurzy tam nałapał. No a jak przecież się kręci, no to też tam nawala. O Boże, ty tam jaką kupę wywalił. Boże, jak pryzmat z kieszonku nasza w zeszłym roku. No. O, tu jakiś telefon. Ej, to brzęczy mi w głowie, czy co? Ej, Pewnie tak. jestem głupi, ja tu pokos rozpieprzyłem przez przypadek, ale to tam. I tak będziesz to dograbiał jeszcze raz, tak. No, siano kosy można powiedzieć na pełnej. A żniwa u nas ogólnie tak 2-3 dni pogody i będzie myślę już koniec. Nawet ze słomą. No słomą nie zależy. Bo jak baloty to szybko ten, ale jak kostki to... U nas nikt chyba kostki nie ma prasy, ale kostki dużo osób robi. No i ten, Gienek to ja po prasę sobie już będę jechał. I ten, całe siano kosy się okiwa na odcinku raczej. Ogólnie Reksiu też pozdrawia. Tam słyszycie, pozdrawia tak hał hał. Tak robi, nie? To znaczy, że pozdrawia, bo tak ostatnio z nim gadałem, to tak mówił, że jak będzie hał hał robił, no to ten. Pozdrawia wszystkich widzów na odcinku i zachęca do zostawienia lajka i subskrypcji. Takiego mam dobrego pieska, widzicie? Dobra. A Miki się nie odzywa, czyli pewno to ma wjazd ino na pokój. Dara powie, no ta! Dobra, zgasimy wałek, bo tu nie trzeba sprzęgła jak w 60, że trzeba wałek wyłączać. No, może ja okno zamknę, bo ten piesek to trochę irytuje. I cykl wujeczka zrobiłem normalnie, czekaj. O, szybko, żeby zdjęcie zrobić. Dobra, może być. Dobra, dzida. Ty, ale w sumie owinęliśmy się nawet z tą łąką. Myślałem, że to duże to przetrząsanie potrwa jeszcze. No i potem presa i... Nie miękki ten, która zapnie, bo to tam tego stola to się łatwo zakłada. No tak. No. Ty, a Wiesiu na ten... Ten wiesz, kto to Wiesiu, nie? No. To on ma euroramkę nawet w tym turze do No 30. wiem właśnie. Fajny. Ale pewnie Zatura dał czwórkę. Nie, 2 lata temu go kupował nówkę, nie? O, ale to i tak 4000 to nie dał za niego. No, pewnie, no, ja się nie pytałem. Ale mówi, że ten, że trzy baloty, co ja mówię, 2 baloty to na niskich obrotach podnosi. O. A niby udźwig 500 kilo tura, nie? Ale mówi, że to dużo chyba też od pompy zależy. To bardzo dużo. Jak ja no mam nową pompę, to... By dygnął, ale może by się tur złamał. Choć prędzej by się może te nowe połamały niż ten, nie? Znaczy te nowe, że mam na myśli A by taki... się widły, by się prędzej łamały. Dupę by prędzej wyrwało. Ja jak gnój podwalałem, to ten, ostatnio to podnosiło dupę, jak dobrze wbiłem się Ej, łyżką. ale trochę lipa, że taka jasna jest ten, jakby to ściernisko takie. Nie, mi się to podoba nawet. Ale tak jak jest przecząśnięte, to tak średnio to wygląda. A tam, mi tam się podoba. Właśnie tekstura nieskoszonej trawy mi się podoba strasznie, nie? Jak jest taka ten. Do koszenia. Drzwi se może zamknę tak ogólnie. Dobra, i se. Szybę se otworzę. No, widzicie, bardzo fajnie też tutaj panel IC jest rozwinięty. Że szyby można otwierać, jeszcze maskę idzie otworzyć i w ogóle. Dobra, jedziemy do dumu. Widzicie, nie ma jak to składać. Przecząsarkę, która się nie składa hydra... Czekaj, ma się składa hydraulicznie? Nie, Możliwe. ręcznie się składa. Nie ma jak to ją składać z ciągnika tego. On Piotr złożył. Czekaj, A. może na 15 w sumie dam ten czas, bo palę ledwo co uleciało przez ten cały odcinek. No i teraz posimy, polecimy. Bo zawsze ten Zetor chodził z hipopom, a 60 woziła z turem i z przecząsarką jeździła i z grabiarką i w ogóle.
No, a z listwówką zawsze jeździł Zetur i będzie chyba jeździł do końca swoich dni. No, to długo nie. Czemu długo? To niedługo pewnie kupimy coś większego. No właśnie nie wiem, właśnie może by Zetur został, bo wiesz, do beczki, coś takiego, obornik, nawozy No też ale spoko. mamy ten do 12 tura, nie? No to co? No to lepiej jakby została 12. Znaczy jakby obydwa zostały, o to mi chodzi. Łe, co ty, po co? I kto będzie tym trzecim silnikiem mieć? No nie, no taki wiesz, przy niej podnieś podzamiataj by był. Jak paszowóz, no to też byśmy znowu kupował jakiś taki mniejszy ciągnik. Nie, ale wiesz. Ale Miki, to jest ja agendaj. Jeszcze chyba można było wziąć nowy dach, więc znaczy coś tam było. Jakaś była konfiguracja, ale nie pamiętam jak ona się nazywała. I było, że new, ale ja wziąłem old. Może, że taki dach, żeby nie był taki pordewiały. A, to się odmaluje najwyżej. No. Tak jak widzicie. Ej, malowanie. Tihi. Ej, Gienek, dużo tam ci jeszcze zostało? Tak troszkę. Żebyś tam taki pokosu nie dowalił, bo ta Sigma wiesz, jak on zbiera. Aha. Dobra, to tam będę zgrabiał tylko tak na dwa razy jakby. Miki dowalił pokos taki, że dwunastka ledwo co przejeżdża i rozgrabia na dwa go teraz. Nie, jeszcze praktycznie jeszcze mam pół łąki do zgrabienia. No to ja tam jak na tym sejwie co tam się zepsuty był, to tak zazwyczaj na cztery robiłem, nie? No ja też tak praktycznie zrobię. No. Tak, dobra. Ty, a jeszcze są ten. W magazynach mamy zboża i w ogóle na sprzedaż. Będzie trzeba zobaczyć potem ceny wszystkie. Jak to wyglądać będzie. No, O Zetron na tak. full zatankowany, patrząc po zegarach. A Ten. zegary tam w ogóle działają? No, nie to co w Bo Bizonie. zazwyczaj w Zetorach to zegary to padają. Ogólnie ktoś tam na faceboku napisał. Zaraz muszę zobaczyć. Co to tam się dzieje? Ty, a czekaj. Ty, a my 20. Nie, jakoś 15 po my chyba zaczynali. To chyba prasowania nie zdążymy nagrać. No ale przyjedź, jeszcze może się akurat pożegnamy, nie? No boż. Przyjedziesz i się pożegnamy. Ale czekaj, ja zobaczę moment. Zobaczę, aby ile mamy minut. No, taba pójdę. Ej, nie, 27 minut. Dobra. Ludzie, to łapka, subik i trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć. Cześć.